bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne Motostory. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemek Saleta, mistrz świata w kickboxingu, mistrz Europy w boksie zawodowym, a oprócz tego osoba niezwykle medialna. Przemek brał udział w kilku filmach, prowadził autorskie programy radiowe i telewizyjne, a obecnie możecie zobaczyć go na antenie Polsatu Play w programie Gadżety Salety. Witam Cię, Przemku. Dzień dobry. I pierwsze pytanie a propos gadżetów. Czy te piękne motocykle, które tutaj widzimy, są dla Ciebie gadżetem? Chyba tak. To znaczy akurat motocykl w takim mieście jak Warszawa jest taką kombinacją z jednej strony gadżetów, który fajnie wygląda, daje poczucie wolności, a z drugiej strony są bardzo praktycznym środkiem lokomocji, dlatego że dzięki temu nie ma problemów z korkami i z parkowaniem. A z czego wynika fakt, że masz aż dwa motocykle, które gdzieś tam, jeśli chodzi o moje zdanie laika, są dosyć do siebie podobne? No są podobne o tyle, że mają oba dwa kółka. Tylko tyle. Jak zresztą większość motocykli. I właściwie na tym podobieństwo się kończy, dlatego że ten motocykl, na którym siedzę, jest to Suzuki Biking i jest to tak zwany street bike, czyli no, powiedzmy taki motocykl na miasto. Motocykl o ogromnej mocy, największej w swojej klasie, bo ma 184 konie. Czyli jaką prędkość osiąga? Prędkość osiąga dużą, no sporo ponad 200 km na godzinę, z tym, że nie jest to motocykl, którym się jeździ z taką prędkością z dużą przyjemnością, bo jak widać nie ma tutaj żadnych owiewek, w związku z tym po prostu zwiewa powyżej 160 km, to naprawdę trzeba się trzymać mocno kierownicy, choć sam Biking ma jednak sporo zapasu. Ale nie wierzę, że prędkość maksymalna, którą osiągasz, to 50 km na godzinę. No, prawda jest taka, że motocyklem chyba nie da się jeździć tak zgodnie do końca, zgodnie z przepisami, natomiast no, należy zachować zdrowy rozsądek. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o różnicach pomiędzy tymi motocyklami, bo ten motocykl pomimo swoich dosyć sporych gabarytów jest jednak motocyklem dosyć zwrotnym, z ogromnym przyspieszeniem, wielki moment obrotowy i to wszystko sprawia, że z dużą przyjemnością przemyka się nim pomiędzy samochodami. Natomiast drugi motocykl, Suzuki Intruder 1800R, właściwie FLR, jest takim motocyklem, który jest motocyklem do jazdy po prostej. To nie jest, to jest motocykl typu cruiser, czyli na wyprawy. Ale po prostu, czyli im szybciej, tym lepiej, dobrze zrozumiałam? Znaczy, no trzeba przyznać, że właściwie tutaj spod świateł to on może się ścigać ze ścigaczami. Natomiast no, powyżej pewnej prędkości, no też jazda sprawia trochę trudności, no bo jednak człowiek siedzi wyprostowany. Nie ma osłonek. Nie ma osłonek, natomiast jest to motocykl do podróży i w ostatnim roku sporo nim jeździłem z racji tego, że przygotowuję się do wyprawy po Stanach Zjednoczonych razem z dwoma kumplami i właśnie będziemy jechać takimi motocyklami. Świetnie, a gdzie tą wyprawę będziemy mogli obejrzeć? No, będzie można transmisję obejrzeć w Polsat Play w ramówce wiosennej, a na bieżąco będzie można śledzić, nazwijmy to, nasze losy na wideoblogu. A do tej pory miałeś jakieś kolizje motocyklowe, jakieś wypadki się zdarzały, czy do tej pory odpukać nic takiego nie miało miejsca? W zeszłym roku miałem taki przypadek, jeździłem wtedy jeszcze ścigaczem Suzuki Hayabusa i podczas, kiedy wyprzedzałem samochód, kierowca samochodu postanowił skręcić w lewo i mówiąc szczerze, no, trafił mnie akurat w stopy i tył motocykla, ja na szczęście ustałem, bo ja jestem takim motocyklistą, no, niezbyt chętnie ubieram kombinezony i tak dalej, więc było lato, bardzo... Widzę, że w dżinsach przyjechałeś. No dzisiaj to tak troszeczkę, powiem szczerze, chyba przesadziłem, bo jest chłodno, ale właśnie wtedy, kiedy uderzył mnie ten samochód, to w ogóle jechałem w krótkich spodenkach i koszulka z krótkim rękawkiem i już miałem taką wizję, co się dzieje z moją skórą w momencie, kiedy się przewracam. Na szczęście ustałem i właściwie tylko zniszczeniu uległ wydech, który po prostu został urwany. Powinnam zapytać tak naprawdę na samym początku, kiedy w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z motocyklami i od jak dawna masz prawo jazdy na motocykl? No, prawo jazdy to zrobiłem bardzo dawno, bo w 1985 roku to jeszcze robiłem prawo jazdy na WSC, a wtedy szczytem marzeń polskich motocyklistów była MZ, ewentualnie Jawa 350.
Później trochę jeździłem w Stanach Zjednoczonych i kiedy wróciłem do Polski, to pierwszy motocykl nabyłem bodaj w 98 roku. Jeździłem dosyć intensywnie przez 3 lata, później znowu miałem 3 lata przerwy. No i ostatnie 2 lata no też sporo już jeżdżę. A jeśli chodzi o wcześniejsze motocykle, którymi przemieszczałeś się w Polsce, to co to było? No pierwszy, najpierw był motorower, Romet Kadet. A potem właściwie w momencie, kiedy zrobiłem prawo jazdy, to nie jeździłem motocyklem. W Stanach jeździłem najpierw Kawasaki 600, później w Polsce Kawasaki ZSR 1100, potem z kolei Suzuki Hayabusa, no i teraz Biking i Intruder. Stałym elementem programu MotoStory jest bądź zajrzenie pod maskę, albo obejrzenie, co się kryje w bagażniku. My tutaj chyba takiej możliwości nie mamy, aczkolwiek chętnie zajrzałabym, jakie tu są kufry i co można tak naprawdę w takim motocyklu ukryć. Bo ja jako kobieta podejrzewam, jakbym sobie chciała pojechać na zakupy, to chociaż jedną gdzieś tam torbę potrzebowałabym schować. Możesz mi pokazać te skrytki, które w tych motorach się mieszczą, motocyklach, przepraszam? Wiesz co, jest problem ze skrytkami. Aczkolwiek jeśli potrzebujesz rzeczywiście coś ze sobą brać, to proponowałbym ci Intrudera, gdzie można doczepić sakwy, ewentualnie dokupić tutaj taki bagażnik, tak, bagażnik do Bikinga. Natomiast ja szczerze mówiąc, no jeżdżę bez bagażu, a jeśli już są to bagaże, to bardzo małe i zwykle plecaczek wystarcza. Czyli w wyprawie po Stanach, rozumiem, towarzyszyć ci będzie niezły autokar na twoje rzeczy osobiste i nie tylko. Nie, na wyprawę do Stanów no, przygotowane są sakwy, właściwie trzy, bo będzie zdemontowane tylne siedzenie, także motocykl jest jednoosobowy i są trzy sakwy, dwie z boku i jedna na górę, także zabierze się to, co trzeba zabrać. Mam koncepcję, żeby ubrań nie prać, tylko kupować nowe. Świetnie. W takim razie na koniec programu bardzo Cię poproszę o zademonstrowanie mocy silnika i tego, jak brzmi rura wydechowa, bo z tego, co słyszałam wcześniej, to jest konkretny bas. Tak, to jest taki motocykl, który generalnie uważam, że zmieniłem tutaj wydechy, dlatego że standardowe są imponujące, ale jednak za ciche, a istotne jest, aby kierowcy samochodów słyszeli Cię, kiedy się zbliżasz. Czyli jak jesteś w centrum, to na Woli Cię słyszą. A gdzie mieszkasz? Na Woli. Nie bój się. Moi drodzy, to właśnie dla Was Przemek Saleta spalił gumy. I tym pozytywnym akcentem proponuję zakończyć program. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo.